Pomboczek zaprosił do siebie trzech prezydentów. Naszego, Jelcyna i Clintona. I padł im, słuchajcie, przekoście tam jako tym waszym narodom, że za 2 lata musi być koniec świata. Chciałbym was jakoś przygotować. Przyjechali, Ruski stanął przed dumą, powiedział, pieronie, 2 wiadomości, obie złe. Bóg istnieje i za 2 lata będzie koniec świata. Clinton przed kongresem padał, mam 2 wiadomości, jedna dobro, jedna zło. Dobro jest tako, że Bóg istnieje, pewne. A zło niestety za 2 lata będzie koniec świata. Nasz przyjechał, zawezwał swoich kolegów do Gdańska. Godo, jest dobrze. 2 wiadomości, obie super. Po pierwsze, Bóg istnieje, widziałem. A po drugi, ten prezydent będzie rządził na 2 lata. Bez bisów. Mikołaj się przecisko przez komin. Przecisko się przecisko, w końcu wyleciał przez kominek, włazi do izby z tymi prezentami, patrzy, a tam na leżance leży kobieta. Piękno, golusieńko. Onego aż mu skręcić, pado, zrobia to z nią. Ale pado, stop, jak ja to z nią zrobię, to już nie mam wstępu do nieba. A z drugiej strony, jak ja tego nie zrobię, to jak ja się przecisnę przez komin? Siedzą se przy stole starzyk i starka, tak zaglądają na siebie. Ta starka tak westchła i powiedziała, powiedz mi, Rychtyk, Rychuś, wiele razy tyś mnie tak zdradził. On pado, wiesz? Rychtyk ci powiem, roz. Obejrzyj się, jakby się nam teraz ten roz przydał.